Cześć, witajcie, witamy Was z Franulą śpiącym na parapecie. Jak wyglądam tak? To znaczy, że zaczynamy co? Daily vloga. Ha! Dzisiaj jest 21 lipca, mam poniedziałek i oficjalnie jestem na dwutygodniowym urlopie. Yeah! Nawet nie wiecie, jak się cieszę. I w sumie tak, jest godzina 7:16. Co ja w ogóle powinnam robić o tej porze, mając urlop? No oczywiście, że spać jeszcze smacznie. Ale ze względu na to, że akurat dziś wypada wizyta u logopedy mojemu kochanemu Alusiowi. Wstałam wcześniej, bo mam już na 8:30. Muszę się wyszykować, muszę jego wyszykować, coś zjeść, wiecie, ogarnąć się powolutku. Postanowiłam też, że dzisiaj właśnie nagrywam daily vloga. Czy coś dzisiaj będzie takiego ekscytującego? Raczej nie. Wczoraj sobie obejrzałam serię filmików ze stylizacji z Karoliną i z Dariuszem, ich daily vlogi, no po prostu to jest jakaś bajka, nie? No to jest świetne, naprawdę świetne, kręcą te daily vlogi, no moje tak ekscytujące nie będą, nie prowadzę aż takiego życia towarzyskiego, bardziej rozrywkowego, ale może Wam się akurat spodoba mój daily vlog, taki troszeczkę może bardziej nudny, taki bardziej zwyczajny, bardziej przyziemny. Właśnie dziś pojedziemy najpierw do tego logopedy, później coś tam może na mieście załatwimy, a później na pewno pojedziemy gdzieś nad wodę, albo na basen, albo nad zalew, ale to jeszcze się okaże w praniu. Dobra, kochani, lecę się przygotowywać, bo wiecie, no, mam tylko godzinę na przygotowywanie, także nawet nie godzinę, także może być cieniutko. Dobra, kochani, my już z Alusią sobie jedziemy. Już w domu nic wam nie zdążyłam nagrać, bo oczywiście, że spóźnieni jesteśmy, jak zawsze zresztą. Jedziemy sobie powolutku, Aluś ci na tej bułeczkę, nie widać go niestety, bo kamera akurat tak ma ustawioną. Tak jak mówiłam, na 8:30 mamy 10 minut niecałe. Także powolutku pyrkamy, oczywiście bezpiecznie, nie spiesząc się. Pasy są, wszystko jest i jest ogólnie ok. I co? I Aluś będzie na tej u pani logopedy, nie wiem, to pani doktor, nie, u logopedy. A ja w tym czasie może pójdę sobie gdzieś na miasto coś załatwić, albo na niego poczekam, później razem pójdziemy, zobaczymy. Coś tam może wam jeszcze na szkrobie na mieście. No, a na razie jedziemy sobie, trzymajcie się i za chwilę się widzimy. Dobra, kochani, Aluś jest akurat u pani. Ja robię ćwiczenie, ja czekam na korytarzu, w sumie teraz jestem w WC. Nieźle, nagrywam to dla was w WC. Ale to jest takie naprawdę wyjątkowe miejsce. Akurat jesteśmy tutaj w szkole, w liceum ogólnokształcącym, gdzie ja uczęszczałam, także taki mały powrót do przeszłości i właśnie ta toaleta jest takim wyjątkowym miejscem. Jeżeli toaletę tak można nazwać, tutaj właśnie spotkaliśmy się i przed lekcjami, dziewczyny spotykałyśmy się z koleżankami, z przyjaciółkami i właśnie tutaj na tym parapecie, przed którym stoję, okno, przed którym stoję, po prostu jest takim miejscem wspomnień. Tutaj właśnie siedziałyśmy, tutaj plotkowałyśmy, tutaj po prostu płakałyśmy, chwile szczęścia, radości i łzy i po prostu no wszystko, całe 3 lata spędziłyśmy głównie właśnie na tym parapecie, w tej toalecie, także naprawdę super wspomnienia. Najfajniejsze lata życia, jeśli chodzi o szkołę. Także kochane, jeśli chodzicie jeszcze do szkoły, to korzystajcie z tego jak najdłużej, jak najwięcej, bo to jest naprawdę coś fantastycznego. 7 lat temu jeszcze siedziałam na tym parapecie. Kurczę, ale fajnie, tak jak sobie przypomnę, to były fantastyczne lata, kurczę. Taki gwar na korytarzu, bo tutaj sobie siedział, że ten parapet jest taki duży. O, pokażę, o. Właśnie taki duży parapet, tutaj jest okno, sklep naprzeciwko i właśnie tu zawsze wchodziłyśmy, siedziałyśmy tu pełno plecaków oczywiście, jak wygrywałyśmy, to nawet nie szliśmy na miasto, tylko z publikacji, bo nikt nas nie szukał, no po prostu coś fantastycznego, także takie małe wspomnienie. A Aluś teraz sobie ćwiczy z panią i później zobaczymy, co pani powie, co wam trzeba u Aleksa ćwiczyć, co skorygować. Także dam wam znać, a jeszcze miałam wam powiedzieć, że udało mi się Aleksa odroczyć. Poruszałam ten temat na tamtym moim drugim kanale. Właśnie mówiłam o tym, że no, mi się nie podoba akurat ta polityka i ogólnie ten pomysł, żeby 6-latki szły do szkoły. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, jeśli ktoś ma takie, no nie wiem, chce, żeby dziecko szybciej się rozwijało, chce, żeby dziecko szło do szkoły, bo po prostu jest tak uzdolnione, że w domu się nudzi, w przedszkolu się nudzi, to jestem jak najbardziej na tak, ale wydaje mi się, że nikt nie powinien za nas decydować, a na pewno
na nierząd, dlatego też ja Aleksa z siłą po prostu chciałam odroczyć i mi się udało. Aleks jest rozwinięty w granicach normy, tak jak pani psycholog powiedziała i pedagog, tyle, że jego strona manualna jest dużo, dużo słabsza. Także udało nam się i Aluś jeszcze idzie rok do przedszkola, także ja się osobiście bardzo cieszę, nie będę zabierała dziecku dzieciństwa i jest super, także super, super, udało mi się, troszkę to trwało, ale jest okej. Okay. Także Aluś sobie zostanie w przedszkolu, teraz będziemy ćwiczyć mowę i wymowę, żeby później było mu lepiej pisać, bo wiecie, no jak dziecko uczy się pisać, a źle wymawia, to później wiadomo, jak źle wymawia, to tak samo będzie źle pisał. Także badamy się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dam wam znać i na razie co? Idę na korytarz, słowo jeszcze chwilę, postaję sobie tutaj przed tym oknem i powspominam stare dobre czasy, także ja zostaję w takiej atmosferze wspomnień, a my się trzymajcie, widzimy się. Dobra, kochani, my już jesteśmy po badaniu, ale już tu ze mną jest, zaraz wam opowie, zda relację, jak było. Jeszcze idziemy tylko szybciutko tutaj do ośrodka, muszę już przypisać receptę sobie i będziemy jeszcze na miasto na chwilę mykali, a teraz Aluś powiedz, jak było. Fajowsko! Co tam robiłeś u pani? Malowałam dla mamy. I co namalowałeś dla mamy? Opowiedz, co tam było na tym rysunku. Spać w domu. Domek, chmurki, niebo, tak? Jak idziesz do namiotu spać? A w domu zgadzam się, babka. Z grilla, tak? I z tyłu się podpisałeś. Jak się podpisałeś? Aleksy. Pięknie, Aleks, nie? A fajnie było u pani? Fajowsko. Tak? Powtarzałeś, nie? No to ja się trochę zmęczyłam. Zmęczyłaś się? Ojeju, ty jesteś biedny. No i dobra, kochani, my będziemy z Alusiem, pani powiedziała nam, że musimy przyjeżdżać na ćwiczenia, ale to jest brudne, na ćwiczenia, czekaj, bo pan jedzie, na ćwiczenia i będziemy ćwiczyć wymowy, bo on ma właśnie z szy, czy, dży, ży, jakieś tam małe problemy, ale pani powiedziała, że to nie jest jakaś duża wada, także od września zapisujemy się tutaj do poradni i będziemy z Alusiem jeździć i ćwiczyć, nie? Aleks? Tak? Będziemy ćwiczyć i... Może uda nam się skorygować, także dobra. Dlaczego nie idziemy do szkoły? Bo idziemy jeszcze do pani doktor tutaj. Dobra, my mykamy teraz do ośrodka i widzimy się później. Pa! Pa! Pa. Dobra, kochani, to znowu my. Mam nadzieję, że się cieszycie. Aluś jest? Jest Aluś. Byliśmy u lekarza wypisać recepty, 40 minut się nastaliśmy, masakra jakaś. Teraz podchodzimy do bankomatu, bankomat też zepsuty, w ogóle znowu w banku 20 minut, no normalnie nogi mi już odpadają. Teraz my z Alusią udajemy się do Pepko, a później z Pepko pójdziemy do zoologicznego, w Ranusiu mi kupić jakieś przysmaki, bo trudno jest mi go zostawiać samego w domu, on w ogóle nam nie pozwala wyjść, szczeka cały czas, gryzie normalnie za nogawki, stoi przy drzwiach i w ogóle nie pozwala wyjść, także muszę mu zawsze dać jakąś przekąskę. Zwykle była to normalna kiełbasa, ale nie chcę go przyzwyczaić do ludzkiego jedzenia, bo chciałabym, żeby on raczej był na karmie. Także coś takiego, jakieś mu takie przysmaki pieskowe kupimy. A najpierw do Pepku kupimy Alusiowi te rękawki dmuchane i Marcinowi japonki, bo oczywiście już no, swoje zepsuł, niedawno kupione. Także dobra, widzimy się za chwilę, my podążamy do Pepko. Tu mamy Pepko i tu mamy Pipko. Idziemy. Chodzimy. No. A dobra, kochani, taki mały car vlog i mały haul, ale na początku chciałam wam troszeczkę pomarudzić. Kurczę, to nasze społeczeństwo jest okropne. Po prostu okropne. I z tą kamerą gapią się wszyscy, odwracają się. Po prostu jakby jakieś osła widzieli. Ja nie wiem, normalnie chodzącego po ulicy w mieście. No jakaś tragedia. Czasami wolałabym mieszkać gdzieś za granicą, w Stanach najlepiej, albo w Londynie, bo właśnie oglądając jakieś takie różne programy, nawet o modzie, jak widzę, jak ludzie się ubierają, chodzą tam ulicami i nikt się w ogóle nie odwraca, nikt nie patrzy, nikt się nie ogląda za tą osobą. W ogóle on taki totalny luz, a u nas to po prostu wszyscy są jacyś tacy przedziwni. Także ludzie, więcej luzu, pozwólcie się rozwijać youtuberom mieszkającym w wioskach i gdzieś tam przebywających w takich mniejszych miastach, no pozwólcie nagrywać. Tak fajnie było nagrywać dla was na powietrzu, no, ale ci ludzie obracający się za mną po prostu mnie jakoś strasznie poszyli. A dzisiaj mamy poniedziałek, nie jest jakiś taki większy ruch. Dobra, mały haul. Po pierwsze coś, co dla Alusia kupiliśmy, Aluś pokaż tu. Kupiliśmy Alusiowi, tak jak wam zapowiadałam, te rękawki. Rękawki do pływania, żeby Aluś sobie pływał spokojnie na basenie, powolutku się uczył i one w Pepku kosztowały 4 zł, 3,99. Kupiłam też jemu gaciorki do pływania. Z czym, Aluś? Z
Z Zubikiem, takie. One były przecenione z dychy na... Zubik. Z dychy na 5 zł. I tutaj mamy jeszcze moje leginsy. Te, które Wam pokazywałam w ostatnim holu, tylko teraz wzięłam takie granatowe i wzięłam rozmiar większe M-ki, bo tamte są bardzo dopasowane. Chcę sprawdzić, czy ta M-ka nie będzie zjeżdżała. Zobaczymy, 15 zł. No i dla Franuli, mojego kochanego, tak jak Wam powiedziałam, najpierw kupiłam smakołyki, bo no tak jak Wam mówiłam, nie mogę go zostawiać bez niczego w domu, bo wtedy strasznie piszcza. Jak dostanie jakieś żarło, to zanim zje to, to później, wiecie, kładzie się i śpi, a tak to by strasznie piszczał. Dlatego też takie jakieś kosteczki mięsne, podobno taką większą jedną kostkę do obgryzania, żeby się... Możesz. Nie. Żeby się, to jest dla pieska, żeby się zajął. No i takie czyściki do zębów. O, kupiłam. Jak mu... ja cię włożę, no to będzie sorował zęby. Tak, będzie sorował zęby. Szorował, Aluś. Szorował. I ja ostatnio mu kupiłam w rzeźni piszczelową kość od świni i uwierzcie mi, że jakbym go nie pilnowała, to by zeżarł tą kość. Po prostu on jest niemożliwy, on wszystko obgryza, dlatego też muszę mu kupić coś, co może połykać i jeść. Kupiłam mu też witaminy z biotyną, dlatego że jemu strasznie sierść wypada. No i ludzie mówią, leni się, ale on się po prostu maksymalnie leni. To jest po prostu już nie lenienie, tylko wypadanie sierści. Dlatego też pani mi doradziła coś takiego. Biotyna. To nie ma, już to jest zamknięte, tego nie będziemy dawać, to jest dla pieska, ok? No i kupiliśmy jeszcze mu szampon. Szampon z olejkiem herbacianym. O, taki. Mieliśmy zwykły taki przedtem, nie wiem, jakiś taki z, ziołowy chyba. A ten z olejkiem herbacianym zobaczymy, żeby mu się ładnie sierść błyszczała, żeby był elegancki, czyściutki i zadbany. Mama, także proszę. A mogę coś ciągnąć? Nie, na razie nie odpakowujemy, Aleksik, wiesz, bo tutaj papierki później w domku odpakujesz. Schowaj tu do rybki. Też schowam. Dobra, to a dobra. Chowaj, to też chowasz? Nie. Dobra. No i my sobie tutaj z Alusiem, Aluś tu siedzi, o, widzicie obok mnie. Mama. Pokiwaj. Kochani. Co, kochani, no? Mama, kiedy będziemy jechać? No już jedziemy. Kochani, chcesz coś powiedzieć? Kochani, wiecie co? Dzisiaj zobaczycie, jak ja będę pływał. Thank you. Thank you. Dobra, kochani, my już jedziemy, bo uwierzcie, że w Matizie bez klimy jest gorąco, prawda, kochanie? Tak, ale nie... Policja. Policja jechała. Ale nie możemy nagrywać na powietrzu, bo ludzie się na nas patrzą jak na wariatów. Mama, bo pokaż im policję. Nie, ale tu jest za dużo aut. Wiesz, oni było, nie byłoby widać, kochani, wiesz? To dobra, my jedziemy do domku. Jest godzina, niech zerknę, w pół do 12 od 8:30 w mieście. Nogi mi odpadają. Ciebie też bolą nogi? Ale gorąco. Gorąco i bolą nogi. Dobra, teraz buziole i widzimy się chyba później dopiero na basenie. Albo nad zalewem. Pa! Ale niestety pogoda o 15 się zepsuła, więc myślałam, że już wam truć nie będę, na temat, o, są namieciki rozłożone, nie będę wam truć na temat czego, a no ogólnie w ogóle nie będę gadać bez sensu, nudy same, więc zabiorę was ze sobą do Opola, bo planowaliśmy właśnie w środę jechać do Opola, kupić namiocik. Właśnie widzę namiociki rozłożone, zaraz będziemy oglądać namiot, bo wybieramy się na wyprawę znowu biwakową, namiotową, także jest super. Ogólnie my chcieliśmy jechać do Nysy, ale niestety w Nysie żadnych wolnych miejsc i jest ogólnie lipa. Dlatego też postanowiliśmy, że gdzieś pojedziemy nad jakąś wodę i pojedziemy na... Sielską wodę, o, między Lubrzą a Dobrzyniem, ale musimy mieć jakiś namiot fajny, bo nasz niestety taki troszeczkę bidny, ten, który mamy i dziś coś kupimy fajnego. Właśnie tutaj jesteśmy teraz w Decathlonie, zaraz obejrzymy sobie, idziemy oglądać najpierw? Obejrzymy sobie namiociki i coś na pewno wybierzemy i już widzę ten, który chcemy kupić, co? Tu jest on!
A to tam wtedy się chyba wchodzi. Te klucze schowaj, bo tu masz moja karta. Tu nie można wejść chyba, nie? Czy można? Schowaj to tam. Dobra, są namioty. Trochę chaotycznie mówię. W każdym razie chcemy kupić namiot, bo będziemy jechać właśnie i coś musimy mieć takiego bardziej porządnego, bo przynajmniej na 3 dni. O, można tu wejść. To jest ten Marcin chyba. Ale nie, to jest trzyosobowy. Który? Ten o, chyba. Tak, trzyosobowa, ja mówię o czteroosobowym. Taki o, to jest akurat trzyosobowy, a taki czteroosobowy by nas interesował, bo początkowo chcieliśmy coś takiego większego, ale później Marcin jak pojedzie na ryby, to będzie ciężko to kurczę rozkładać jemu. No ekstra, patrzcie jakie. Trzy sypialnie, uuu. Trzecia, no. Joj, a to jest stary. No. Ej Marcin, a może taki? Ej, a to jest ten, co my chcieliśmy z dwoma sypialniami, zobacz. Jezu, tutaj jest ten. No, ale to jest ten krótszy, to jest 1,50 m, a tamten ma, boże, 4,50 m, a tamten ma 5 metrów. To jeszcze jest większy. Bo myśleliśmy o albo ten, który wam pokazywałam tam na samym początku, albo jeszcze jest bardzo podobny do tego, tylko że z jedną sypialnią, z takim dużym... Nie, 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 to nie ten. Z takim dużym przedsionkiem i na 1,90 m wysoki. Nie ma tego. Także nie, tego na 1,90 m nie ma. Akurat. Ale już. Ale no, duży jest wybór, kurczę. No i musimy coś kupić porządnego, bo wiecie, na 3 dni. No, na 3 noce w sumie, na 4 dni, na 3 noce to coś musi być. No bo pisze, że 3-osobowy tu. A to jest ten, co ja mówiłam, to 4-osobowy, nie? I on kosztuje chyba 499, jest w promocji też. No, a jak to? No idź zobacz do środka, jak tam się wygląda. Duża sypialnia, co? Mama! Duża sypialnia. Co, Aluś? Zaraz powiesz, poczekaj. Hello, dalszy część za chwilę w bumerangu. Dobra, no. Dobra, my oglądamy i później wam zdamy relację, co są wybrałeś. Tu namioty rozłożone jeszcze jakieś. Goście miętowi. O, to jest ten Marcin duży, zobacz. To jest ten tutaj. O tym też myśleliśmy na samym początku w ogóle, nie? Eks, ale nie tu, jedź tu do nas, chodź. Jedziemy, dawaj. Fajna sprawa, że można pojeździć, nie? Fajna sprawa, że można pojeździć? Ekstra sprawa, nie? Dobra, namiot wybrany. Mama. I ten mama, wybrany ma teraz jeden. Kochani. Co, kochani? A jakbym tu wyjechał, no to bym wyskoczył. No, o, to byś wyskoczył i miał ekstra. Ekstrową. Jadę wyskoczyć. Szukam jakiegoś stolika. Ewentualnie. A idź robocze, daj pomarańczową sobie weź. Przecież wiem, że nie na dyskotekę. Weź sobie tą pomarańczową, ej. No, namiot wybraliśmy czwórkę, jednak się zdecydowaliśmy na czwóreczkę i teraz szukamy, tak jak mówię, stolika, ale nic tu nie widzę, jakieś siedzenia jedynie. Coś jeszcze poszukamy, może coś znajdziemy ciekawego. No, powiem wam szczerze, że drogie te rzeczy, wszystkie takie akcesoria, jakieś stoliki, 8 dych, 9 dych. Aluś nadjechał, no. 8 dych, 9 dych, jakieś takie naprawdę trochę drogo. Zobaczymy, może coś znajdziemy. Ciekawego. Szybki swój dnia. No. Spodnie z czojes. Bluzka też z czojes. Torebka Avon, okulary Hinol. I tak to wygląda. Aha, i jeszcze buty Avon. Krzesełka kupione. Czekamy na stolik. Czajcie gościa. Mamy namiot. Juhu! Kto się cieszy? Kto się cieszy? Cieszysz się, Siemka? Kupiliśmy namiocik, ten większy jednak, dwa krzesełka i do tego jeszcze, jak się nazywa, materac. A kupiliśmy namiocik, już wam pokorze. Do bagażnika to. Dobrze. Otworzysz bagażnik, czy nie bardzo? Otworzysz. Kupiliśmy ten, o właśnie, co jest rozłożone, tylko że to jest trójka, my wzięliśmy jednak czwórkę, bo była wyższa na wysokość 1,60 m, ten ma 1,40 m chyba. No i no, na cztery osoby, nie? Sama nazwa wskazuje. I dwa krzesełeczka, o widzicie. Także nie wiem, jak my się zapakujemy. Nie bagażnik. Zmienić zdanie? Zmienić zdanie? Zmieścimy się? Nie wiem, jak do naszego Matiza wepniemy ten namiot. Ej, halo kochani, już jesteśmy po zakupach, jesteśmy już w domu.
nos mi smedzi, odpoczywamy, ale mam w tym roku straszną alergię, kurczę. Dajcie znać, jak macie alergię, czy też was tak męczy. Ja na trawy strasznie po prostu cierpię w tym roku. Już mam zmyty makijaż, jak widzicie zresztą tutaj, o, paznokcie się będą robiły. W sumie jest godzina 16, już zakończam dla was tego vloga, bo i tak pewnie będzie przydługa, a wy właśnie go przerabiam. Nie ma internetu, bo chyba burza szaleje, takie się chmurska naszły. Zobaczcie, tutaj u mnie takie są, nawet już przechodzą w prawo, bo tam jest, no zobaczcie, ciemniej, ale pogrzmiewa i gdzieś tam trochę pokropiło. Siedzę sobie na balkonie, na naszym nowym krześle, który nabyliśmy. O, tak właśnie, tak, tylko kawałek widać, o. I tu właśnie sobie przerabiam tego daily vloga, którego teraz kręcę, bo mam go już w kilku częściach i już powoli dla was go przerabiam. Także zrobiliśmy zakupy, tam trochę chaotycznie mówiłam, także jeszcze raz się powtórzę. Kupiliśmy namiot, kupiliśmy dwa krzesełka, takie jedno większe, drugie mniejsze. Materac, no i ten namiot. Ja namiot? Jestem zakręcona. No fajnie, zadowoleni jesteśmy. Namiot bardzo fajny, czteroosobowy, także super się zmieścimy. Będzie nam wygodnie, bo ostatnio w tym małym namiocie ja spałam z Aleksem, Marcin musiał spać, wiecie, w aucie. Ma duży przecionek, więc tam sobie siedzimy, bo też piesek tam będzie spał, także jest, okej. I co? Później jeszcze do McDonalda wstąpiliśmy, zjedliśmy mały obiad. Obiad w McDonaldzie, wow, ja to jestem gospodyni, nie? A tak wiecie, wyjątkowo, także Marcin pojechał na drugą zmianę, bo po prostu jechał też na drugą zmianę, my z Alusiem teraz odpoczywamy, ja mam urlop w dalszym ciągu, także cieszę się urlopem, urlopuję, odpoczywam na balkonie na świeżym powietrzu, bo jest bardzo duszno w domu, o, Franiu właśnie do mnie tu przyszedł. O, Franki. Franciu? Franiu bardzo lubi właśnie na balkoniku siedzieć z Franciuliem, także sobie siedzimy razem. Odpoczywamy, no, internetu nie ma, także ja tutaj coś sobie poprzerabiam, żeby mieć już na gotowo filmiki dla was. I później chyba jeszcze skoczę tylko do mamusi, także taki nudny dzień, także podzieliłam tego vloga na dwa dni w sumie, także mam nadzieję, że mimo nudy będzie fajnie, dajcie oczywiście znać. No i co, i co, i co, i trzymajcie się, będziemy jechać na te kilka dni, na te chyba 3-4 dni właśnie gdzieś tam nad wodę. Zobaczymy, może was też zabiorę ze sobą, ale to się okaże. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy podobało wam się. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki. Pa!